4 miesiące po pożarze Zakładu Przyrodoleczniczego w Sztawnie-Zdroju ruszyły zaawansowane prace w celu odbudowania obiektu. Oprócz przywrócenia go do stanu sprzed pożaru, prezes uzdrowiska Sztawno-Jedlina zapowiada szeroko zakrojoną modernizację. Podstawowa odbudowa zakładu pochłonie prawdopodobnie około 80 milionów złotych. Dalsza modernizacja to już koszt rzędu 30 milionów. Dawny obiekt pralni, kotłowni, dawnych warsztatów i rozlewni wód mineralnych. To wszystko w tym nowym projekcie to są te nowe funkcje, czyli funkcja hotelowa. Chcemy, żeby w dawnych warsztatach powstał pensjonat na około 50 łóżek, w dawnej kotłowni, żeby powstała część gastronomiczna, czyli stołówka z salą przygotowania posiłków, w budynku dawnej pralni, żeby powstała część administracyjna z obsługą kuracjusza, czyli z tym działem recepcji głównej i działu marketingu. Między tymi obiektami chciałbym, żeby powstał obiekt tak bardzo wyczekiwany przez i mieszkańców, i kuracjuszy, czyli basen rekreacyjny, taki 17-18-metrowy. Prezes deklaruje, że po odbudowie obiekt będzie zabezpieczony przeciwpożarowo zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przypominamy, że podobnie było przed pożarem, który pokazał, że trzymanie się wyłącznie podstawowych standardów nie zawsze kończy się dobrze. Świdnicka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej, do jakiej doszło w kwietniu ubiegłego roku w Świebodzicach. Po wybuchu gazu w jednym z mieszkań zawaliła się cała kamienica. Zginęło 6 osób. Zdaniem prokuratury przyczyną katastrofy był wybuch gazu w mieszkaniu numer 4, należącym do Mirosława K., jednej ze śmiertelnych ofiar tego zdarzenia. Według opinii biegłych z zakresu budownictwa, instalacji i urządzeń gazowych wynika, że miejscem niekontrolowanego wypływu gazu w mieszkaniu Mirosława K. mogły być nieszczelność podłączenia kuchenki gazowej, mechaniczne uszkodzenie przyłącza, nieszczelność instalacji wewnętrznej kuchenki gazowej, uszkodzenie zabezpieczenia zaworu kuchenki gazowej. Biegli nie byli w stanie ustalić, co było źródłem rozszczelnienia. Wskazali jednak, że elementy instalacji gazowej, jaka znajdowała się w mieszkaniu numer 4, spełniały polskie normy techniczne. Według wyliczeń biegłych, aby doszło do wybuchu, w mieszkaniu pokrzywdzonego musiało nagromadzić się co najmniej 7 metrów sześciennych gazu. W chwili wybuchu Mirosław K. znajdował się w swoim mieszkaniu. Prokuratura wyklucza, by wybuch został spowodowany umyślnie. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko mieszkańcowi Wałbrzycha, który 10 czerwca na stacji benzynowej przy ulicy Wysockiego wjechał w stojak, gdzie składowane były butle gazowe. Okazało się, że były one puste i nie stanowiły większego zagrożenia. Do zdarzenia w ogóle by nie doszło, gdyby nie brak zdrowego rozsądku i jedna niepotrzebna decyzja. Jak się okazało, mężczyzna na stację benzynową przyjechał jako pasażer samochodu. Tym samochodem na stację paliw przyjechała inna osoba, kobieta. Następnie na stacji paliw doszło do zamiany kierowcy i mężczyzna, który uderzył w ten stojak, przesiadł się z siedzenia pasażera na siedzenie kierowcy i to on był sprawcą tego zdarzenia i to on był w stanie nietrzeźwości. Natomiast pasażerka tego pojazdu, która przyjechała nim na stację paliw, była trzeźwa, bo też była zbadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Za jazdę pod wpływem alkoholu mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali także jego prawo jazdy.